Witam serdecznie. Ryszard Borowiecki, Królewska Wiedza, czyli astrologia. I to, co jest najważniejsze, dopełnienie do pełni, czyli zaćmienie 25 marca 2024 roku, godzina 8. Tak właśnie wygląda i tak przedstawiałem na poprzednim filmie. Ale omówimy to troszeczkę inaczej, ze względu na to, że interesuje nas zupełnie inna kwestia. Polska. Jak wygląda Polska ze względu na to zaćmienie Księżyca i jak, proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz, że Słońce znajduje się z tej strony tutaj, bo mamy na zewnątrz to koło z 25 marca i jest przed Słońcem Polski, które znajduje się tutaj, czyli mamy ten, nazwijmy fragment, że jest w rybach. Dlaczego w rybach? Jeżeli Słońce nasze jest w byku, to dla byka rybami jest baran. I dlatego to mówimy w takim slangu astrologicznym, że znajduje się w rybach. Wiemy o tym, że to jest niemożliwe, ale ze względu na ustawienie zawsze pierwsza, jeżeli mamy pierwszą planetę czy światło, obojętnie co, jest w baranie. To jest początek. Wszystko, co jest za, jest w rybach, w wodniku i dalej w koziorożcu. I potem będziemy tak szli, aż dojdziemy oczywiście do byka. Czy jest to prawidłowa astrologia? Tak. I taką trzeba ją poznać. Teraz, jeżeli idziemy od byka jako barana, to dla byka bykiem są bliźnięta, dla byka bliźniętami, co jest? Popatrzmy sobie, dla byka bliźniętami jest rak. Proszę zwrócić, tu mamy byka, przepraszam, ja tak podglądam, tu mamy byka i dla byka bykiem, czyli następnym znakiem, są bliźnięta, ale jeżeli patrzymy, że dla byka bliźniętami jest rak. I dlatego też są te działania bardzo istotne i dlatego też w tym fragmencie możemy się zorientować, jak będzie postępować, czyli urzeczywistnić astrodynamikę, czy astrologię dynamiczną konkretnie. Astrodynamika może być to zupełnie jeszcze jakaś inna dziedzina, tak astromedycyna. My tak nazywamy, ale astrologia medyczna. Tak by było łatwiej i właściwie interpretować w dzisiejszych czasach, ponieważ, no co tu ukrywać, ale nazwy troszeczkę pozmieniały swój charakter, także niedługo nie będzie tak, a tak będzie nie. Bo w tej chwili dwa razy nie staje się tak. Więc znamy to skądś i to jest najmodniejszy stwór, jaki jest. Jest jeszcze jedna rzecz, która bardzo mnie interesuje, tak zwany kontakt. Jeżeli są dwa światła, przypuśćmy, czy dwie planety i kontakt jest pomiędzy, inaczej wektor, czyli pomiędzy tymi moimi dwoma wskazującymi palcami jest jakiś trzeci sobie palec, który jest w równych odległościach. Muszą być równe odległości. I on wyraża pewne wypowiedzi. Teraz, jeżeli Polskę mamy tutaj byk-byk, czyli lada samsa byka, to zdarzenie, jakim była P
uzupełnia, czy zaćmienie księżyca było, jest w baranie, w bliźniętach. Dlatego mówiłem o bliźniętach. Więc tutaj dlaczego? Dlatego, żebyśmy mogli wyobraźnią sobie skonfrontować, co to oznacza. Więc dla nas bliźniętami jest rak dla Polski, dla tutaj Słońca będą bliźnięta, oczywiście bliźniakiem, ponieważ znalazł się ten tranzyt, czyli ta pełnia, przepraszam, to zaćmienie, tak będzie ładniej. Przepraszam za przeplątanie języka, ale po prostu chcę wytłumaczyć jak najlepiej. I z kolei Słońce znajduje się w baranie, czyli dla barana bykiem jest byk, a dla barana bliźniętami są bliźnięta. Więc mamy tutaj dwukrotnie właściwie przeniesienie do pewnych zasad. Czyli krótko mówiąc, to zaćmienie jest medialne, ponieważ rozpoczęło się w baranie i bliźniętami, czyli opowieściami i znerwicowaniem, bo to, co należy do bliźniąt, czyli planeta Merkury, to wszystko zaczyna opowiadać i działać. Co to znaczy? Że w tym momencie uruchomiły się bardzo dziwne rzeczy. Uruchomiły się przede wszystkim plotki, nadinterpretacje, wszystkie działania, które są troszeczkę jakby związane z pewnymi dziedzinami. Ja teraz pokażę wektor i omówimy to na wektorze, ponieważ wektor jest jakby sentencją tego właśnie zjawiska dwóch planet czy dwóch świateł w tranzycie i jak interpretować, bo bardzo często patrzymy i szukamy planeta. Nie, zupełnie tak jest. Wektor nam daje, planetę mamy tą założenie, tego założenia, czyli urodzeniową, mamy tranzytową i mamy wektorową, czyli mamy tą samą planetę w trzech wypowiedziach, czyli w trzech zdaniach, w trzech historiach, które już składają na trzy linijki naszego wiersza planetarnego i możemy spojrzeć też zupełnie gdzie indziej, zajrzeć po prostu pod sukienkę nieboskłonu i posłuchać, co planety, a co bogowie tych planet mają, znaczy co bogowie mają do powiedzenia. Takie jest powiedzenie, które jest niezbyt sympatyczne, bo przecież wiemy, że mamy jednego Boga w Trójcy Świętej, ale tu występują planety jako władcy, więc co mają władcy do powiedzenia w tym kosmosie? Nam, do przekazania. To, co powiedział najcudowniejsza postać na tej ziemi, że po znakach rozpoznacie. Więc chciałbym tutaj zinterpretować właśnie wektor i pokazać Państwu wektor, czym on jest przesączony, jak on działa, jak funkcjonuje, jak można interpretować, bo każdy ma swoją interpretację. No cóż, czas jest nieubłagalny, więc przystępujemy do interpretacji. Proszę, tak wygląda oto wektor. Wektor znajduje się Słońce w dładzie. Wyobraźcie sobie, że Skorpiona, widzicie barana? Na górze barana, a dłada, przyjrzyjcie się, tutaj macie napisane, dłada Samsa tutaj na dole i mamy Słońce oczywiście na górze. O, idziemy sobie Słońcem do góry, przepraszam, ja idę do góry, a Państwo oglądają do dołu. I mamy w baranie, w dładzie Skorpiona. Skorpion pograniczy życie i śmierć. Wiemy o tym, Skorpion to zabawa. Zabawa właśnie w świat, przypuśćmy, powiedzmy, że zgrozy i walki. Z tym, że trzeba brać pod uwagę, że akurat
to zaćmienie występowało na Alasce, w Brazylii. Morze Karaibskie wchodzi część Syberii, Półwyspu Koreańskiego, Wyspy Japońskie. Wschodzącej Australii i Nowej Gwinei. To jest wypowiedź chyba z Wikipedii, jeżeli się nie mylę, skądś ten zapis znalazłem i to mi pomoże zinterpretować, dlaczego. Niektórzy wiedzą, że posługujemy się państwami jako znakami, ale planetami też możemy pod planety podłączyć jako władcy danego znaku. Gdzie się szwenda ta cała historia? Wiem o tym, że to zaćmienie Księżyca. Dlaczego mówimy o Słońcu? Bo na razie o Słońcu. Słońce jest ważniejsze. A potem porozmawiamy sobie o Księżycu. Oczywiście, że tak. Ale Księżyc zostawmy sobie na późniejszą interpretację. No, powinniśmy brać to pod uwagę jako pierwszy, ale ja wolę tutaj od Słońca. Nie będę się przeciwstawiał kosmosowi. Najpierw jest Słońce. Proszę zwrócić uwagę tutaj na tabelce. Zawsze jest Słońce pierwsze, potem jest Księżyc. Ciężko iść w odwrotną stronę, więc sobie porozmawiamy w ten sposób. Już wiemy, że Słońce wektorowe znajduje się w Skorpionie. No więc zainteresowanie. Teraz jakie państwa biorą udział? Najprościej by było w ten sposób, że spojrzeć sobie na osie aktywne, czyli oś. To jest ascendent, descendent, medium celi, immum celi. Mamy wszystko już wytłumaczone. Tu jest Saturn. Saturn mamy w rybach. Ryby, przecież to jest ofiara. I wypowiedź tutaj mamy, tak? Jeżeli tu mamy ascendent, descendent, to tu mamy medium celi, czyli w koronie. I w koronie znajduje się Saturn, jako ta planeta najbardziej zaciskająca. Jowisz, Merkury, Słońce, Wenus, Mars. Oczywiście bierzemy tutaj już się zamyka dom dziesiąty, ale powiedzmy, że nie ma tego domu, więc możemy zgrupowanie brać jako pewną całość, czyli mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć planet plus światło. Dosyć mocne skupienie. Ale pójdźmy sobie dalej. Na ascendencie jest rak. Rak reprezentuje co? To już wiecie. Albo pójdziemy w jedną stronę, albo w drugą stronę, albo w trzecią stronę. Czyli trzy kraje mają, związane są z rakiem. I te sytuacje są bardzo istotne i bardzo ważne. Teraz następnie mamy tutaj pannę. Panny kraj znacie, który jest. I mamy tutaj koziorożca. Też znacie ten kraj, ja nie chcę to wymieniać, bo będę wymieniał troszeczkę później, kiedy odejmę to wszystko od kamery, także będzie dużo łatwiej mnie tutaj interpretować, a państwo muszą po prostu zapamiętać. I teraz jeżeli patrzymy sobie na, wróćmy do Księżyca, Księżyc mamy w Strzelcu i w dładzie ryb. Proszę popatrzeć. Oj. Tutaj mamy Księżyc. Idziemy sobie. Ja idę do dołu, państwo idą do góry. Także mamy tutaj i mamy w Strzelcu i w rybach. Kongres amerykański powiedział, że nie za bardzo chce dać pewne finanse. Ci, którzy właściwie dawali pieniądze na ten układ. Następnie Słońce mamy w Baranie i w Skorpionie, czyli
wojowniku. Więc wojownik właściwie jest w skorpionie, a skorpion ma taką cechę, czasami mówi się, że jak jest przyciśnięty, to sam siebie potrafi unicestwić. No więc mamy tutaj pewną zasadę. Na ascendencie mamy raka, to co żeśmy patrzyli. Na ascendencie rak jest w wodniku, więc wiemy o tym, że to należy do pewnego kraju, który jest jednym z największych krajów na całym świecie. Rak i wodnik idealnie pasuje to, ten ascendent tutaj jak ula. Mało tego, jeszcze w pierwszym domu jest Uran. Więc mamy dokładnie. Tutaj mamy to państewko i po drugiej stronie sprawdzimy następne państewko, czyli dokładnie descendent, czy na descendencie będziemy mieć, tutaj akurat nie mam zaznaczone, więc będę musiał sobie tutaj, jeżeli mamy raka, to po drugiej stronie mamy koziorożca, a jak mamy koziorożca, to mamy w wodniku, będziemy mieć lwa. Lwio, koziorożec, no to sobie pomyślcie, kto to jest. Już wiecie? Czyli Wielka Brytania. Po drugiej stronie stoi Wielka Brytania, która najbardziej... Teraz wiecie, o co chodzi? Kiedyś słyszeliście o takim czymś, że pan, który jest władcą no, tego dziwnego kraju, powiedział, że jak coś, to on puści na, no powiedzmy, na tower, pewną zabawkę. I mamy teraz na drugiej osi, mamy tutaj pannę. I teraz zobaczymy, co... A tu mamy ascendent, ascendent, descendent, już mamy omówiony, medium celi i mum celi. Medium celi. Medium celi jest w rybach, w pannie. Ta rozmowa była, jeżeli teraz mamy ryby i pannę, to panna jest taką czystością, higieną. Ta higiena była bardzo ładnie pokazana w takim... Jak ściano zlikwidować, to najpierw golono myto i te łazienki takie dziwne. Bardzo dużo tam nas zginęło, zagazowanych. No więc już wiecie, co za... A po drugiej stronie imum celi mamy pannę i jeżeli mamy tutaj... Zwróćcie uwagę. Dobrze. O, teraz będziecie mieć. Ja źle widzę, bo tu. Tu mamy dwadę panny. To jeżeli mamy dwadę panny, to po drugiej stronie mamy ryby. Czyli dokładnie ten kraj, który najbardziej kombinuje. No i macie wyjaśnione właściwie wszystko. Kto trzyma Plutona? Skorpion. Nie wiem, czy pamiętacie, jaka jest różnica pomiędzy krajem, który jest na ascendencie, a krajem, który był na ascendencie. Kiedyś. Ten sam kraj. Po prostu zmienił. W tej chwili jest wodnikiem, rakiem, a kiedyś był skorpionem, wodnikiem. Więc Pluton jest w skorpionie. I teraz Pluton jest w skorpionie, w dładzie wodnika. Naprawdę. Widzicie, Pluton na dole ma skorpion dładza wodnika i dlatego tutaj występują bardzo dziwne negocjacje. Dlaczego negocjacje? I weźcie, zwróćcie uwagę, że to jest piąty sektor. Piąty sektor ma tu. O, ja. Przepraszam za to, ale kciukiem pokażę. Tu nad kciukiem jest lew. Przyjrzyjcie się.
Jest lew i on właśnie opowiada o takich dziwnych rzeczach. Lew, no jeszcze mamy tutaj lew, odpowiedzią na to jest piąty sektor. Możemy zwrócić uwagę na następny kraj, który ma lwa. Ten, który ma tak zwanych trzech muszkieterów. Powiedzmy, trzej muszkieterowie wywodzą się z tego kraju. Lwa. Pamiętacie, jak mieli, jak ten pan mocno wrzeszczy i namawia wszystkich? Piąty dom, ambicje. Już kiedyś raz był tam ten konus taki mały z takim kosmykiem, który pozostawił nam dwie historie. Wenerę i panią Waleską. Jak się zastanawiacie, dlaczego Wenerę, to szlak Wenery przechodził, jeden przechodził tak przez ziemię sieracką, a drugi przez ziemię krakowską. I słuchajcie, właściwie do lat 60. do lat 60. było to widać w medycynie. Normalnie widać było po, na przykład po zębach, po budowie kości. I czy teraz widać? Nie wiem, nie śledzę tych badań i nie śledzę tych statystyk, ale pamiętam te statystyki z lat, no, 60., 70., oczywiście. O, podoba wam się to? To nam zostawił ten, nie chcę powiedzieć złego słowa, no o tym, bo bym powiedział na K, L na końcu, tak? Nie kartofel, a ten, wiecie, o co chodzi. My go mamy jako takiego zwycięzcę. Tylko zobaczcie, co nam zostawił. Nic nam nie zostawił. Zostawił nam kraj tak upadły, że sobie nawet nie wyobrażacie. Dopiero po pierwszej wojnie żeśmy się wyzwolili. Więc Rzeckiego, no to były mity. To były mity. Przerażające mity. Także to jest coś okropnego. Ale mówmy sobie tak. Urana mamy już w odpowiedzi. Plutona mamy w odpowiedzi. Mamy Neptuna w Koziorożcu i mamy w Dładzie Wodnika. Teraz by się, jeżeli jest w Ładzie Wodnika, bym go przypisał temu właśnie krajowi, który tak, i do niego należy historia. I on tą historią szachuje. Strasznie szachuje. Przepraszam, kawiarka. Niech się wypowie. Teraz będzie siusiać. No dobrze, trudno. I no już skończyła. I macie dokładnie te ryby w Koziorożcu, w Dładzie Wodnika. Teraz następny mamy, pamiętacie, przy osi mamy Saturna. Saturn jest bardzo dobry, bo jest nauczycielem, takim historią, ale jest w rybach. I jest w Dładzie Skorpiona. Saturn jest w Dładzie Skorpiona. Ktoś powie, kto to jest, co to jest za państwo, to mogę powiedzieć. Czechy, Szwajcaria, Szwecja. Właściwie, jakby tak się uprzeć, to właściwie wszystkie kraje skandynawskie, ale nie za bardzo, nie wiem jak Finlandia, bo Finlandia to jest Ugro, więc tutaj nad Finami by trzeba się mocniej zastanowić, co to jest za kraj. To jest pierwszy kraj, który przeciwstawił się Rosji podczas II wojny światowej, utracił bardzo dużo. Ale faktycznie Finowie fantastycznie walczyli, tak jak Węgrzy. Węgrów stawiamy na pierwszym miejscu, Finów stawiamy na drugim miejscu. Co prawda, ich generał służył w polskim wojsku. I oni mieli wiecie, co zdobył? To, co Mokietek nam zostawił w naszej wojskowości, czyli dokładnie partyzantka. On stworzył partyzantkę. Dlatego myśmy podczas II wojny do lat właściwie 50.
właściwie chyba nawet dłużej, do 60., istniała partyzantka. Ta partyzantka nie zdała broni. No przykro, no ale tak było. To wiecie, kto to jest. No. My o tym mało znamy, tą historię, ale tą historię trzeba przybliżyć, bo to jest przepiękna historia świadomości naszego kraju. Dzisiaj by chciano to zlikwidować, ale tego się nie da. Nie da się tej historii zlikwidować, póki ja żyję, póki będzie żyć moja córka, póki będzie żyć następne pokolenie. A będzie żyć, ponieważ my tego uczymy. Chociażby tutaj państwa, a państwo wiedzą o tym. To nie jest tak, że ja jestem odosobniony, bo ja mówię sam. Jak jestem na wykładach, wiele osób podnosi rękę, czy przychodzi do mnie, ściska mnie, czy tak, jedna pani aż mnie pocałowała w policzek i mówi: dziękuję panu za to, co pan powiedział, bo zawsze się bałam. Tak, bo myśmy się bali. Moi rodzice się bardzo bali. Mój dziadek zginął w obozie, niemieckim obozie, hitlerowskim. Niemiecki obóz hitlerowski, nie żaden inny. Jak YouTube mi to zawiesi, to chyba dostanę, na pewno zawiesi, będzie próbował. Dlatego proszę o łapki, dlatego proszę o opisy, dlatego żeby poszło to w świat. Bo musimy to za każdym razem, w każdym filmie, w każdym momencie przypominać. Bo jeżeli tego nie będziemy przypominać, to będzie bardzo źle. Potem będziemy przypominać inne rzeczy. Jowisz, następna planeta. Jowisz jest władcą kogo? Strzelca. A strzelec to kto? Tam, gdzie był nasz premier i prezydent. Albo prezydent i premier. No więc, a to jest, on jest w baranie. Więc jeżeli mamy Jowisza w baranie i w dładzie lwa. I teraz jeżeli... Pomyślcie teraz tak, lew. Lew to Francja. Widzicie? Jaka jest walka pomiędzy jedną elektrownią a drugą elektrownią? Czy francuskie, czy amerykańskie? Proste? Astrologia jest przepiękna. Łatwo jest interpretować po czasie. Łatwiej jest interpretować. Ale przed czasem, gdybym to powiedział, to byście nie uwierzyli. To byście nie uwierzyli. A gdybym powiedział przed czasem, to, bo bym to powiedział, to samo. Ja wam tylko pokazuję, jak trzeba myśleć. Ci, którzy się uczą astrologii, którzy to jest nie do wiary. Ja będę to robił na żywo z Tadeuszem. Tadeusz będzie na telefonie i będziemy to robić. Zobaczycie, co wychodzi z tego. Po prostu to czasami, jak to się mówi brzydko, pasek u spodni pęka i spodnie opadają. Naprawdę. W spodniach opuszczonych nie da się biegać. Chyba że jedyne miejsce, które to jest miejsce spoczynku, tak? Czyli toaleta. Tylko nie ta, którą zafundowali nam sąsiedzi za Odrę. Łazienki, gdzie w Oświęcimiu. Albo się jest patriotą, albo się jest, wiecie kim. Merkury. Dobrze? No tak, no bo następną to mamy Merkury. Dobrze, za Jowiszem, za chwilę wam pokażę. Merkury, nerw, zgadnijcie w jakiej dładzie jest. Panny. Kto irytuje? Panna irytuje. Panna podjudza. A kto robi biznes na tym wszystkim? Jest taka książka Merkury, planeta pieniędzy. Wiecie, że jest taka wydana? Nie mam jej tutaj, bo nie jestem w pracowni, ale gdybym był w pracowni, to bym wam pokazał. Po książkach. Miło, szlachetnie i zdrowo. Najpierw się trzeba umyć, potem... tak, najpierw myli, potem chyba golili, a potem z tego sienniki robili. Dobra, dobra. I aborcję też zrobili. To też jest ich pomysł. Tego pana z takim przyjemniaczkiem. Po Merkurym mamy
Słońce, dobrze, potem Słońce to nieistotne, bo Słońce to wiemy, że jest w Skorpionie, pamiętamy o tym. A Wenus, Wenus, planeta Eciepecie, wiecie gdzie jest? Również w Skorpionie. Kto finansuje i kto daje na to? Czy tylko kaski dali, czy jeszcze dali coś innego? A czy muszą dawać, a nie mogą handlować? A te wszystkie pomysły, na przykład filtry, nie filtry, które są robione, bo to fabryki, to tamto i my musimy tam kupować, tak żarówki, na przykład pamiętacie te żarówki żarowe, te, które się tłukły, a teraz już mamy LEDowe, tak? A jeszcze wcześniej były jakieś i one, żarówka taka kosztowała tam złoty 80 zł, potem weszła ta taka świetlówka, pamiętacie, takie z takim prętem, tym, one niektóre tak na niebiesko, ale, nie, ale te droższe paliły się tak na żółto, jarzeniówki takie małe. No i potem są LEDówki, które też nie są tanie. A gdzie one są? A gdzie jest ich większość produkowana? No i macie dokładnie, gdzie jest Skorpion. Jest taki kawał, który mnie zawsze bardzo bawi. To jest jeszcze z czasów wojny egipsko-izraelskiej. Izrael. I po słychać na tym froncie tym izraelskim, że tak, Pepsi Cola, hot dogi, tam to i tam jeszcze coś. I tam cały czas handel. Słychać handel pomiędzy żołnierzami, a Egipcjanie już nie mogli wytrzymać. Rzucili granat. Cisza. Spokój, cisza jak niebie. Po 10 minutach jodyna, bandaże, elastyczne, antybiotyki. Chyba spaliłem. Powiedziałem ten kraj, który nie powinienem powiedzieć. Dobra, ale nieważne. Trudno. Stało się, zostało się. I mamy następny kraj, albo wytnę ten fragment, zobaczymy. Ten fragmencik, wiecie, z tym miastem, z tym państwem. Dobra. Naszych starszych braci... Nasze... Dobrze. No, trzeba walczyć z YouTube'em w jakiś sposób. Człowiek się zapomina. No ale mamy Marsa, tak? Ostatniego Marsa mamy. No proszę zobaczyć, jak to wygląda, tak? Idziemy z tej strony w tą stronę. Więc mieliśmy Jowisza, Merkurego, Wenus, no i teraz mamy Marsa. Marsa mamy oczywiście w Byku, czyli w Eciepecie, no i w Polsce, tak? Polska też ma właśnie tego Byka. No i zgadnijcie, co jest? Jaka dłada? Nie uwierzycie. Raka. I kto nas namawia do czego? A w czym głowa? A kto walczy w tej chwili? Drodzy rolnicy, dziękuję wam za to. Bardzo wam dziękuję, bo inaczej młodzi chłopcy by może zastąpili was. Miejmy nadzieję, że tak się nie stanie, ale od was zależy najwięcej. Czy wytrzymacie? Czy dacie radę? Proszę was. I wszyscy, którzy pomyśleliby o tym, bo to przyszło teraz. Ja nie robiłem żadnej interpretacji, robię to na gorąco. Nie lubię inaczej. Dlatego, że uważam, że taka jest najbardziej świeża. Dlatego też kilka dni nie było mnie. Bo miałem bardzo dużo pracy związanej nie tylko z astrologią, ale przede wszystkim z domem, z pracownią, to jest najważniejsze. I teraz pomyślcie o tym, jaka jest rzeczywistość, jaka jest prawda. Sobie obejrzyjcie to ze 2-3 razy. Przemyślcie i poproście tych rolników, żeby cały czas walczyli o to. I to są rolnicy całego świata, to nie jest tak, że oni są sami. Musicie zrozumieć i zjednoczyć się, drodzy chłopi, prawdziwi mężczyźni.
bo jesteście chłopami, prawdziwymi chłopami, takimi prawdziwymi mężczyznami. Tacy, co to wiedzą, na czym stoją i ciężko pracują. Ciężko pracują po to, żebyśmy mogli spokojnie leżeć, spokojnie siedzieć, spokojnie pracować, spokojnie myśleć. Bo to, co zjemy, tacy jesteśmy. To jest podstawa i to od was zależy. To wy jesteście właściwie tą pełnią księżyca. I ta pełnia księżyca pokazała się gdzieś tam w Ameryce. Tam, stamtąd ma być ta żywność. Czy oni tam robią te strajki? Tego nie wiem, nie dochodzi to do nas. Ale możliwe, że tak. Jeżeli tak, to będę bardzo się cieszył. Będę bardzo... No cóż, za chwilę mamy zaćmienie 8 kwietnia, ale 8 kwietnia będziemy rozmawiać o 8 kwietniu. Ale które też w tamtym rejonie na szczęście jest i całe szczęście, że nas omija. I cieszmy się, że to nie dotyka aż tak bardzo nas. Także jeszcze to do państwa. Bardzo dziękuję za te łapki. Bardzo dziękuję za ten film, tak bardzo propagowany przez państwa i za te wpisy, które są no, genialne. Tam jedna osoba lekko przesadziła z tymi pisami, ale słuchajcie, no jest baran. W tej chwili jeszcze ten baran nie zaistniał. Jeszcze jest ten rybi, ten ofiarny taki. I mamy jeszcze czas do naprawienia wszystkich myśli, do zbudowania, do stworzenia swojego pomysłu, realizacji tego wszystkiego. Bardzo się cieszę. Naprawdę się bardzo cieszę z tego wszystkiego. Mało tego, że się cieszę, to jestem właściwie szczęśliwy, że świat idzie w tym kierunku, a nie w żadnym innym. Że jednak świat ma rację. Tylko te kilka osób broni się. Broni się. I to bronią się w bardzo dziwny sposób. Co najdziwniejsze, że ostatnio tam się pojawiły jakieś wejścia, czyli powiedzmy, że pan, który był na stanowisku bardzo wysokim, pokłócił się z panem, który jest na bardzo wysokim stanowisku i jeden drugiemu robi psikusy. Tego samego stylu. To jest najciekawsze. I to, co powiedział pan Cejrowski, to są słowa najbardziej chyba spragnione przez nas. Wszyscy. No i do zobaczenia. W nowym świecie, w nowej perspektywie, bo barana jeszcze nie ma i ten baran jeszcze nie ruszył, ale pokazałem wam, co się dzieje w tym okresie właśnie, kiedy już jest baran, ten lunarny, solarny, czyli słoneczny, on już się rozpoczął, a jeszcze nie ma tego lunarnego, żeby ten solarny mógł być w pełni okazały. Taka jest astrologia. Dlatego jest tak szalenie trudna i tak szalenie interpretacyjna, która pokazuje właściwie w każdym momencie, czy idziemy planetami, bo możemy jeszcze iść aspektami, ale ja tutaj nie mam możliwości tych aspektów. Będziemy to robić na zajęciach. Robimy to na zajęciach. Oczywiście, że tak robimy na zajęciach i wtedy pokazujemy, ale ja pokazuję tylko ustawienie planet w prosty sposób interpretacji, który może się, przypuśćmy, każdy, kto jest po kursie i rozpocząć tak zwane astrologiczne myślenie. Jeżeli tylko to myślenie jest, to w astrodynamice już sobie da radę, bo myślenie jest podstawą rzeczywistości. Przecież dlatego jesteśmy ludźmi, bo nam dano wolną wolę myślenia. Ale to nie jest ta wolna wola, że ja sobie mogę iść. Nie, my mamy iść wspólnie, razem, po zwycięstwo. I to jest najważniejsze. Do zobaczenia. Trzymajcie się. I cieszę się, że
jesteście. Z Bogiem.